Dzień dobry Państwu, wznawiam posiedzenie. Ślubowanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. To ślubowanie odbędzie się za chwilę. Dzięki temu będziemy mogli uruchomić procedurę, która mam nadzieję w dniu jutrzejszym doprowadzi do wyboru przewodniczącego komisji i efektywnego wznowienia jej prac. Pani Karolina Maria Bućko. Polacy z wielkim entuzjazmem zareagowali na zapowiedź wprowadzenia nowych standardów w tej Izbie, natomiast zamiast tego mamy stare, paskudne nawyki. Do ustawy o zamrożeniu cen prądu została dołączona paskudna wrzutka, dająca możliwość wywłaszczania Polaków podstawianie turbin wiatrowych. W związku z czym składam wniosek formalny o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad o 5-minutowe oświadczenie pana przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, aby z tej mównicy sejmowej powiedział Polakom, skąd przyniósł tę ustawę i kto jest jej autorem. To pana wystąpienie, cenię je, bardzo się cieszę, że zabrał pan głos, nie spełnia kryteriów wniosku formalnego, a więc w związku z tym nie widzę też możliwości dopuszczenia sprzeciwu do tego wniosku. Znacie państwo regulamin lepiej niż ja i wiecie, w jakim trybie odbywa się uzupełnianie porządku obrad Izby w trakcie trwania posiedzenia. Pan poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Jakie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła. Dawaj, Zbychu, dawaj! Panie pośle, bardzo proszę. Proszę o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o ustawę dotyczącą wakacji kredytowych. Panie marszałku, pan zdecydował, że pierwsze czytanie obydwu projektów ustaw rządowego i przygotowanego przez tworzącą się większość parlamentarną odbędzie się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Rzeczywiście pan przewodniczący zaproponował takie posiedzenie, ale wczoraj, gdzie bez powodów, to posiedzenie odwołał i nie poinformował posłów, kiedy posiedzenie w tej sprawie się odbędzie. Można więc odnieść wrażenie, że po zapewnieniu pana marszałka o zlikwidacji zamrażarki w pana gabinecie, taka zamrażarka pojawia się u przewodniczących komisji sejmowych. Ten projekt ustawy jest niesłychanie pilny. Za chwilę będziemy mieli 1 stycznia 2024 roku i ten projekt powinien być uchwalony już. Ponad 1 000 000 gospodarstw domowych, które korzysta z kredytów mieszkaniowych i korzysta z wakacji kredytowych, jeżeli tego projektu nie uchwalimy, zostanie po prostu na lodzie. Zadał pan w trybie publicystycznym, bo był też wniosek formalny, pytanie, co stało na przeszkodzie. Pytanie brzmi też, co stało na przeszkodzie, i pytam to jako obywatel, który po raz pierwszy zasiada w tym Sejmie, żeby uchwalić te wakacje kredytowe w czasie, kiedy Sejm nie pracował od 30 sierpnia do 13 listopada. Przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone. Polska 2050 jest oczywiście za tym, żeby chronić obywateli przed wysokimi ratami. Złożyliśmy ten projekt. Czekamy na opinię BAS-u w tej sprawie. To jest poważna decyzja. To są poważne pieniądze. Do tej pory traktowaliście budżet państwa bez należytej powagi. Jeszcze raz podkreślę, że ta ustawa, czy w ogóle kwestia wakacji kredytowych bez żadnej wątpliwości jest fundamentalnie istotna dla milionów Polaków i z całą pewnością zasięgnę opinii dzisiaj w komisji, dlaczego nie mamy jej jeszcze procedowanej i co zrobić, żeby była procedowana w przyszłym tygodniu. Wierzę, że tak się stanie. Posłowie PiS-u obiecywali dopłaty do zboża. Dzisiaj rolnicy otrzymują negatywne, odmowne decyzje, bo agencja nie zabezpieczyła środków. Pani minister dzisiaj jak duży lotek. Miliard w środę, miliard w sobotę. Dla wszystkich wszystko obiecuję. Rolnicy nie muszą się obawiać, wszystkie te pieniądze zostaną wypłacone. Bezpieczeństwo energetyczne Polaków jest sprawą kluczową, szczególnie w dobie wojny energetycznej, która trwa cały czas. Te kompleksowe uregulowania, które w zeszłym roku zostały do polskiego porządku prawnego wprowadzone, okazały się skuteczne, adekwatne i sprawiedliwe. Projektem, który został do Wysokiej Izby złożony, przedłużamy na kolejny rok.
Szacowane koszty projektu, który to łącznie 31 miliardów złotych, z czego 17 miliardów energia elektryczna, 10 miliardów gaz, 4 miliardy ciepło. Ale dwa dni temu wasz były wicepremier, minister aktywów państwowych stwierdził, że my stawiamy na OZE i atom. No to jest opowieść o mchu i paprocie. Tak, złożona w 23 listopada bieżącego roku wasz projekt ustawy mrożących ceny sprowokował nas do tego, żeby położyć obok swój wniosek, który będzie chronił Polaków, bo wyście się w ogóle nie zastanawiali. Będziemy realizować swoje zobowiązania wyborcze, a mówiliśmy o energetyce rozproszonej, o zieloną energię. Uważamy, że trzeba te ceny zamrozić na poziomie tego roku. Już widać, że każdej waszej ustawie trzeba się przyglądać słowo po słowie, bo lobbyści kręcą się wokół was i chcą swoje interesy załatwiać. Ważniejsze jest też meritum tej sprawy. Wiatraki upadły, bubel prawny, prokuratura i CBA będzie to wyjaśniała, dlaczego chcieliście wywłaszczać Polaków, dlaczego chcieliście stawiać wiatraki 300 metrów pod oknami zwykłych Polaków. Ten projekt o mnożeniu cen energii ma zasadniczą wadę. On pomija przedsiębiorców. 2 miliony przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na maksymalną cenę prądu. To jest bubel, o którym będą książki pisać. I wy dzisiaj po 4 dniach mówienia o tym, że to jest doskonały projekt, składacie poprawkę, uwaga, na 69 stron. Dzisiaj można powiedzieć, miała być koalicja obywatelska, a jest agencja lobbystyczna. I potrzebne jest stworzenie bilansu EU ETS. Ile Polska zarabia lub traci na unijnym systemie handlu emisjami? A oto te dwa projekty to są z gruntu różne w intencji i w powadze stanowienia prawa. Ponieważ projekt rządowy to pisowska próba pozornie merytorycznego uzasadnienia istnienia rządu na godziny. Chcecie nas wprowadzić w prawo unijne, które w 2024 roku już nie istnieje. Chcecie nas wprowadzić w rzeczywistość, w której będzie nadmierne wydawanie pieniędzy z budżetu państwa na pomoc, która powinna być dla Polaków, ale wy mówicie, że to nie będzie z budżetu, bo my się wszyscy, wszystkie firmy elektroenergetyczne będą odpisy, my się na to wszystko zrzucimy. Tylko dlatego, że zablokowaliście rozwój turbin wiatrowych na lądzie, musimy więcej płacić za certyfikaty ETS, ponad 7 miliardów przy dzisiejszej cenie. Ta cena potrafiła być wyższa. Akcja Orlenu przed wyborami 54,60 zł. Po wyborach 67,46. Tak, rynek zareagował pozytywnie na wygrane przez nas wybory. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy stabilizacją gospodarczą. Tak samo złoty był najszybciej umacniającą się walutą na świecie po ogłoszeniu wyników wyborów w Polsce. Dlaczego wycofaliśmy się z części ustawy? Nie możemy pozwolić na to, by dać pretekst panu prezydentowi Dudzie, by zawetował ustawę, a wy byście robili wszystko, żeby to się wydarzyło, bo wtedy Polacy zapłaciliby więcej za swoje rachunki. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jest to rozwiązanie, które jest doraźnym rozwiązaniem i które w efekcie musi prowadzić do tego, żeby ceny wytwarzania energii w Polsce, niezależnie od sytuacji zewnętrznej, stały się cenami, które rynkowo są akceptowalne. 70% energii w Polsce jest produkowane z polskiego węgla, bo tylko z węgla w Polsce produkuje się energię w Europie. Nigdzie indziej w innym kraju europejskim już nie produkują z węgla energii elektrycznej. No i proszę, jak pan tak pokrzykuje, to niech mi pan powie, co ma wojna w Rosji do ceny węgla w Polsce. W przypadku tej ustawy wiatrakowej, że robicie dokładnie to samo, co robił PiS w 9. kadencji Sejmu. To, z czym cała klasa polityczna nie zgadzaliśmy się w 9. kadencji Sejmu, to było to, w jaki sposób prowadzona była legislacja, że nie mieliśmy do czynienia w jakikolwiek sposób z jasnością i przejrzystością tego procesu. PiS bawił się wrzutkami. Wrzutkami, panie pośle, bawicie się też i wy. Ile ludzie czekają na to, aby swoją instalację, którą wybudowali za własne środki, czekają na wpięcie do sieci, ile na podpisanie umowy i ile na tym tracą.
Polacy chcą energii odnawialnej, a wy im to blokujecie. Chcieliście pomóc Polakom, to trzeba było zreformować przez te 8 lat PGE po to, aby każdy, kto ma podpis kwalifikowany, elektroniczny, a każdy Polak dzisiaj to ma, mógł załatwić sprawy przez platformę internetową. To przynależność Polski w Unii Europejskiej to jest praprzyczyna tej gigantycznej podwyżek, tych gigantycznych podwyżek energii, które mamy i za które wszyscy Polacy muszą płacić. Platforma Obywatelska i Polska 2050, jesteście szybsi niż Chuck Norris. Jeszcze nie rządzicie, a już zrobiliście pierwszą aferę. Koncern energetyczny Orlen powinien w końcu zmienić logo i to nie orzeł powinien być znakiem firmowym, a sęp. Dziś Tusk i marszałek Hołownia i poszukują winowajców tego skandalu. Przypomina mi się tutaj fragment komedii Barei Miś, kiedy poszukiwano parówkowych skrytożerców. Elektrownia Ostrołęka. Jest takie ściernisko w Ostrołęce, gdzie zburzono dwie wieże Kaczyńskiego. 28 listopada elektrownia Ostrołęka, która nie zrządza niczym, zatrudniła nowego członka zarządu, Tomasz Jan Siwak. Ale również zatrudniła dwa dni temu, 4 grudnia, członkinię Rady Nadzorczej, Anna Bieniek. Szkoda, że jeszcze nie wynaleziono takiej technologii, która pozwalałaby produkować energię elektryczną z bubli prawnych, bo byśmy byli bezpieczni energetycznie na długie lata. Już? Już? Ja nie wiem, czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem, bo mogą być dwa argumenty. Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg. Dziękuję bardzo, panie pośle, za wyartykułowanie pytania. Chciałem zacząć od uderzenia się w piersi mojego środowiska. Te kwiaty, które pani poseł Hennig-Kloska dostała tutaj na tej sali, powinny zostać ufundowane przez nasz klub, bo nikt tak dużo nie zrobił dla obnażenia intencji własnej polityki w tak szybkim tempie niż pani poseł Hennig-Kloska w tej kadencji. To jest wydarzenie bez precedensu. Znacie najlepiej zarabiających krawców na świecie? Gucci, Louis Vuitton i Halina Obajtek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje od 2020 roku projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Konsorcjum firmy PGE i firmy Ørsted Polska została wybrana oferta firmy Siemens. Dziękuję bardzo, panie pośle. Cieszę się, że sprawa wyjaśniona. Rząd PiSu z Duńczykami stawiał niemieckie wiatraki. Ja mam takie pytanie, czy pan marszałek ma jakiś żart o wiatrakach? Panie marszałku, to jest zadanie dla pana. Zero-jedynkowo niech pan powie, kto na tej sali odpowiada za projekt z afery wiatrakowej i żeby Polacy się dowiedzieli, kto jest lobbystą dla niemieckich koncernów. Imponuje mi bezwzględność i zdecydowanie retoryczne pana posła, ale zwrócę uwagę panu posłowi, że to nie pan jest od wyznaczania zadań marszałkowi Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów posłów... Ojej, jakie rozczarowanie słyszę w państwa głosie. A kto z pani panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku numer 71, stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach numer 72 i 72a, stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Bardzo proszę panią wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Rozumiem, że pani marszałek czeka na zmianę składu osobowego sali. Drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa zamierza opuścić salę, to bardzo proszę o przyspieszenie tego procesu, bo chcielibyśmy sprawnie procedować. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt przewiduje dwie podstawowe zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy prac nad budżetem w Sejmie. Brak złożenia sprawozdań przez komisje merytoryczne nie będzie blokować prac w Komisji Finansów Publicznych. Ta zmiana jest niczym innym jak wpisaniem już funkcjonującej praktyki sejmowej do regulaminu Sejmu. Druga zmiana
dotyczy doprecyzowania trybu wyboru prezesa Rady Ministrów. W drugim kroku ta zmiana polega na odejściu od archaicznego głosowania imiennego, który polega na wrzuceniu przez posłanki i posłów podpisanych imieniem i nazwiskiem kartek do urny i zastosowanie systemu elektronicznego. Projekt zawiera także dwie zmiany o charakterze porządkującym. Pierwsza określa większość potrzebną do wyboru prezesa Rady Ministrów, drugi większość potrzebną do wyboru członków Rady Ministrów. Natomiast druga zmiana to jest jawne obniżenie jakości prac nad finansami państwa. Nie ma możliwości, żeby Komisja Finansów Publicznych merytorycznie nad każdym działem budżetu, który jest przynależny do poszczególnych komisji merytorycznych, żeby komisja mogła to robić. No zawsze to robiły poszczególne komisje, a teraz uważacie, że nie muszą tego robić. Wypowiedź mojego poprzednika dobitnie świadczy o tym, że inicjatywa Prezydium Sejmu to szykowanie miny w postaci rozwiązania Sejmu przez prezydenta Rzeczpospolitej za nieprzedłożenie w terminie budżetu państwa. Zmiana, która została zaproponowana, dotyczy współpracy między komisjami. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Komisja Finansów Publicznych mogła procedować równolegle z pracami, które będą toczyły się w innych komisjach. Nie ma tutaj żadnego innego podtekstu. Jeżeli ktokolwiek myśli, że cokolwiek ukrywamy, to można by powiedzieć, że każdy mierzy swoją miarą. Dlatego wobec mogących pojawić się wątpliwości interpretacyjnych wskazane było ich doprecyzowanie, tak aby nie wstrzymywać pilnych prac budżetowych z powodu mogących wystąpić opóźnień w działaniach poszczególnych komisji sejmowych. I nie jest to na pewno obniżenie, jak mówił poseł Smoliński, jakości prac nad budżetem państwa, ale właśnie zapewnienie ich właściwego i płynnego przebiegu. Klub parlamentarny Lewicy popiera wniosek z głosu. Na korytarzach sejmowych już słyszymy o tym, że Konfederacja ma zostać wykluczona z prac komisji śledczych rozliczających rządy PiSu. A z kolei tutaj na sali plenarnej pracujemy nad projektem regulaminu Sejmu, mówiące o tym, że komisje sejmowe to właściwie nie muszą pracować. Nie ma takiej potrzeby. Komisja Finansów Publicznych sama sobie ogarnie budżet. Nie ma potrzeby, żeby pozostałe komisje cokolwiek tutaj dokładały, cokolwiek uzupełniały, żeby jakieś lobbystyczne wrzutki przechodziły jeszcze, nie daj Boże, przez komisje sejmowe inne niż Komisja Finansów Publicznych, która to cyk-cyk w jednym, w dwóch głosowaniach wszystko wprowadzi do budżetu i zdecyduje, jak mają być przez kolejny rok wydawane pieniądze Polaków. Nie ma za to w tej uchwale o regulaminie Sejmu likwidacji zamrażarki sejmowej. Projekty, które zostały złożone przez Konfederację na początku tej kadencji, też już od iluś tygodni leżą w tej zamrażarce sejmowej. Szczęść Boże. Wbudowanie w regulamin Sejmu takiego bypassu, który wam pozwoli na ominięcie Komisji Finansów po to, żebyście związali koniec z końcem, no to już jest... To już jest taka granda, wiecie państwo. No, Wysoka Izba pracuje na biegu jałowym. Nie wyrabiamy dniówki. Myślę, że nawet połowy dniówki nie wyrobimy dziś ani jutro, no bo wiatraki do mielenia ptaków spadły. Więc mam pytanie do pani marszałek, czy jeszcze czegoś tam nie brakuje? Kiedyśmy się ostatni raz tu widzieli w poprzednim odcinku tego serialu Tasiemca, którym jest pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Pani marszałek była łaskawa wyłączać mi mikrofon, reagując zbytecznie i bezprawnie. Więc pytam, czy jest już gotowy ten załącznik do regulaminu, jakim byłaby lista słów, sformułowań, związków frazeologicznych zabronionych. Jest nawet i z lekka grillowany pan marszałek czcigodny Hołownia. Czy pozwoli na to, by słowa takie jak dewianci, zboczeńcy były wypowiadane z tej mównicy? Zwracam uwagę, że pani marszałek powinien być znany artykuł 54 Konstytucji Panie Rzeczpospolitej, pośle, który expressis verbis zakazuje cenzury prewencyjnej. Panie pośle, chciałam tylko panu zwrócić uwagę, że wyłączałam panu mikrofon, ponieważ miał pan minutę na sprostowanie i przekroczył pan w znacznym czasie tę minutę. Także nie było to związane z tym, co pan mówił, tylko jak długo pan mówił.
Drodzy Państwo, mam nadzieję, że na galerii jest młodzież ze Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego z Kurowic w województwie łódzkim. Jesteście? To wy jesteście? Brawa dla was. Mam nadzieję, że to będzie dla was ciekawa lekcja. Tak, ja naprawdę mam taką nadzieję, drodzy Państwo. No co zrobić? Nadzieja umiera ostatnia. A, czas. Czas wystąpień też musimy ustalić. Ja proponuję, aby Sejm w tej dyskusji wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubu i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw. 10, 15. Chcecie, jest zgoda co do tego, że chcecie Państwo 5 minut? O, już bez przesady. Dobrze, ja proponuję 3 minuty ze względu na to, że dyskutujemy nad tym już od jakiegoś czasu, być może nie z udziałem wszystkich Państwa posłów. I taką właśnie propozycję poddam pod głosowanie. Kto? Proszę. Ale ja przecież go nie ograniczam. Przecież wszyscy Państwo będziecie mieli równe prawa. Pani poseł, 3 minuty? To jest wieczność w tej Izbie. 3 minuty. Gwarantuję pani, że jeżeli przedstawiciel pani klubu zechce przedłużyć ten czas o 0,5 minuty, a nawet o minutę, będzie wszystko w porządku. Nie, to jest 3 minuty. To jest nadal dużo więcej niż 30 sekund. Bardzo dziękuję. A, zmieniła nam się w międzyczasie lista mówców, a więc jako pierwszy, zgodnie też z wielkością klubów, w drugim czytaniu zabierze głos pan poseł Kazimierz Smoliński z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. Pani poseł, no ja polegam na tym, co wyświetla mi elektronika, a ona bezwzględnie pokazuje najpierw poseł Kazimierz Smoliński, później poseł Łukasz Schreiber. Marszałek rządzi bezwzględnie, ale również elektroniką. I ufa elektronice, bo to XXI wiek, panie pośle. Elektronika nie kłamie, panie pośle Smoliński. Serdecznie zapraszam do głosu. W sprawie dobrych standardów to jest kolejny krok. Przedstawiacie projekt na ostatnią chwilę. Chcecie przechodzić natychmiast do procedowania w drugim czytaniu i ograniczacie czas do 3 minut. Pytanie, co się za tym kryje? Że pan mówi, że zlikwidował zamrażarkę. Ale została lodówka, tam się chyba te projekty jeszcze szybciej psują. Jeszcze tylko słowo do pana posła Schreibera, bo był uprzejmy ze mną wejść w słowny kontakt. Panie pośle, wielokrotnie już o tym mówiłem, powtórzę raz jeszcze. Moje serce krwawi za każdym razem, kiedy wspomina pan o tej zamrażarce. Zerowy VAT na żywność, zapomnieliście umieścić go w budżecie. Ja wychodzę za każdym razem na dziedziniec sejmowy, oczekując rozporządzenia waszego rządu w tej sprawie. Tego rozporządzenia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o inne wnioski, tu pan poseł Wawer mówił przed przerwą, że mroże wnioski Konfederacji. Panie pośle, oba wnioski są w konsultacjach. 14 grudnia upływa termin konsultacji tych waszych wniosków. One są niezbędne. Z OSR-u jednego z tych wniosków, tego o ZUS-ie, wynika, że stanowi on koszt dla budżetu na poziomie około 35 miliardów złotych. Sam pan rozumie, że to są rzeczy, które muszą być poddane bardzo wnikliwej ocenie. Dlatego proszę cierpliwie jeszcze chwilę poczekać. Proces konsultacji jest w toku. A teraz komunikat porządkowy. Drodzy państwo, ja wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem zobowiązany, żeby państwu te informacje przekazać. Dziś głosowań już nie będzie. Jeżeli ktoś z państwa mimo to zechce z nami zostać, to będę bardzo zobowiązany. Sprzeciw. No panie pośle, no ile można? Apeluję do pana spolegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. Korzystam z okazji, że mamy tutaj kolejnego wicemarszałka i zapytam, czy jest już gotowy załącznik, który zawierałby listę słów, zwrotów frazeologicznych, sformułowań zabronionych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ prezydium zwykło wyłączać mi mikrofon, kiedy pada z tej mównicy na przykład słownikowo znane i mające, można powiedzieć, klasyczną tradycję słowo dewianci czy zboczeńcy, to bardziej kolokwialne, pederaści. To sięga starożytnej Greki. Dziękuję serdecznie za tę mądrą, rozsądną, fajną, przemyślaną wypowiedź panu posłowi, którego cenimy i szanujemy. Myślę, że jak ktoś jest chory, to bez względu na to, kto
o nim, co myśli, powinniśmy życzyć zdrowia. Ja w każdym bądź razie, panie prezydencie, życzę zdrowia. Szczęść Boże. Dzisiaj Mikołajki. Wiem, że wielu z was pisało listy do świętego Mikołaja, więc zobaczmy, o coście prosili i co dostaliście. Na przykład Morawiecki Mateusz, pan premier jeszcze, zgodnie z życzeniem dostał nowy rząd, który będzie mógł się bawić przez 2 tygodnie. No a zostało mu teraz chyba niecały tydzień. Andrzej Duda prosił o smart donart i taki dostanie, bo lepiej, żeby się ślizgał do końca kadencji, niż powodował obstrukcję w sprzątaniu po PiSie. Gliński prosił o 200 milionów złotych na Centrum Tygownictwa dla działaczy PiSu imienia Lecha Kaczyńskiego. Pewnie nawet święty się zdziwił taką prośbą. Generał policji pan Szymczyk prosił o wysoką odprawę, bo idzie do cywila. Święty o nim nie zapomni i doręczy wezwanie do prokuratury. Jarosław Kaczyński jak zwykle poprosił o władzę absolutną, jednak Mikołaj odpowiedział, że już miał ją przez ostatnie 8 lat i wystarczy. Daniel Obajtek wiele już dostał i teraz wiele będzie musiał oddać. Najwyższy czas zrobić wreszcie coś dla społeczeństwa. Dla górnictwa zapisu Mikołaj był hojny, jednak po wybudowaniu za 2 miliardy kopalni, w której nie ma węgla, święty zakręci kurek. A pan Glapiński poprosił o wiele rzeczy, natomiast połowa Polek i Polaków domaga się postawienia go przed Trybunałem Stanu. Dlatego święty nie będzie się temu sprzeciwiał. Jest też dużo próśb z TVP, dlatego święty Mikołaj każdego redaktora weźmie na kolana i dokładnie przepyta, czy był grzeczny i czy aby kogoś nie skrzywdził. I na koniec święty ma prezent dla wszystkich Polek i Polaków. Prosił, żeby zapewnić z tej mównicy, że wiatraki w Polsce będą się kręcić. A dzisiaj są łamane wszelkie zasady. I ten najlepszy przykład to jest kwestia postępowania ze zmianami regulaminu. Czy tak ma wyglądać transparentność polskiego Sejmu, że na YouTubie będziemy przedstawienia oglądać? Dziękuję bardzo. Dziękuję jako wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji, który codziennie oglądał prowadzenia Sejmu, spotkania w nocy, przyspieszania wszystkich ustaw, łamania wszelkich zasad oraz sposobu prowadzenia przez m.in. pana marszałka Terleckiego obrad. Proszę pani, jakbyśmy chcieli tradycję poprzedniego Sejmu kontynuować, to by miała pani 2 sekundy na wypowiedź, a jakby ta wypowiedź była nieprzyjemna, to w tym momencie by pani zostało zabrany głos. Więc mam do pani prośbę serdeczną. Każde oświadczenie, które pani składa, to jedna wielka prośba. Niech ono po prostu będzie zgodne z prawdą i z tym, co się działo przez 4 lata. Proszę pana, usunę pana z obrad starym zwyczajem. Czy myśli pan, że do pana się uśmiechnę nowym? Uśmiecham się do pana. Pierwszy raz pana w życiu widzę. Jest pan fantastycznym posłem. Dobrze, że pan jest z nami.